Cześć, witam serdecznie na moim kanale Blog Prezesa. Zaczynamy poranny przegląd kryptowalut. Zobaczmy na początek na tabelę po prawej. Bitcoin na czerwono, inne kryptowaluty na zielono. Czy to oznacza, że teraz sprzedajemy Bitcoina i kupujemy altcoiny? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części filmu. Na razie zacznijmy od Bitcoina. Wczoraj zielona świeczka z dość dużym knotem od góry. Podobna jak mieliśmy 3 dni wcześniej. A dzisiaj czerwona świeczka, której korpus praktycznie pokrył cały korpus tej zielonej świeczki. Taka formacja może sugerować odwrócenie trendu. Tak to wygląda na Bitfinexie. Zobaczmy, jak to wygląda na Bitstampie. Podobnie, tutaj nawet najniższy kurs dzisiejszego dnia jest niższy od najniższego kursu wczorajszego dnia. Giełda BTCE. I tutaj już mamy zupełnie inny wygląd. Tutaj mamy podobną sytuację do tej, jaką mieliśmy 4 dni temu. Zielona świeczka, potem czerwona, która nie doszła nawet do połowy zielonej i potem wzrosty. Ta sama waluta, zupełnie inne świeczki. U Chińczyków też podobnie jak na giełdzie BTC. Czerwona świeczka nawet nie doszła jeszcze do połowy świeczki dnia wcześniejszego. Zobaczmy na Litecoinie, co się dzieje. Litecoin w stosunku do Bitcoina jest w korekcie płaskiej. Tutaj mieliśmy zieloną świeczkę z dużym knotem od dołu. Sugerowało siłę byków. Następnie mieliśmy czerwoną świeczkę z dużym knotem od góry. Sugerowało siłę niedźwiedzi. Rynek wygląda na niezdecydowany. Litecoin w stosunku do dolara, podobna sytuacja. Duży knot od góry, od dołu. W tym miejscu jest walka byków z niedźwiedziami. Ruch, który nastąpi po tej sytuacji, jaką mamy, może być spory. Czy to będzie w górę, czy w dół. ETH. ETH, odbicie od linii trendu wzrostowego. Co by sugerowało, że powinniśmy teraz zakupić Ethereum. Mamy potencjał ładnie na większe wzrosty. ETC. Tutaj niestety już jesteśmy po przebiciu linii trendu i kolejna linia trendu jest jeszcze niżej, którą kurs może testować. LISK to podobnie jak na ETC. Ripple. Ripple jesteśmy w trójkącie. Nie jest narysowany, ale można sobie wyobrazić mniej więcej tak. Z którego wygląda, jakby kurs wychodził górą. Dash. Odbicie od linii trendu wzrostowego. Czyli też może to być sygnał do kupna. Monero. Tutaj kurs nie testował ponownie dołka, linii wsparcia na dołku ostatnim. Na razie jeszcze nie ma większego zdecydowania co do dalszych ruchów. NEM. Też odbicie od linii trendu wzrostowego. Też potencjał do wzrostów. Doge. Niestety tutaj jesteśmy po przybiciu linii trendu wzrostowego. Golem. Golem, odbicie po ostatnich spadkach. Ale tutaj mamy jeszcze dużo miejsca do testowania linii trendu wzrostowego. Albo do ostatnich szczytów. Augur. Tutaj kurs testował ostatni lokalny dołek. Tutaj kurs testował linię wsparcia trendu wzrostowego. Jest próba odbicia. Zcash. Przebicie linii trendu wzrostowego. Wyjście z powrotem powyżej. Też mógłby to być punkt na wejście.
Stratis. Tutaj mamy odbicie. No, tutaj jesteśmy po środku, czy to strefy akumulacji, czy dystrybucji. Kurs może i równie dobrze w górę wyjść, jak i spać na dół. Stellar. Próba odbicia. Ale tutaj wygląda na to, że tworzy się większy trójkąt, z którego dopiero wyjdziemy, czy to górą, czy dołem. Clams. Tu niestety na razie nie ma jakiegoś większego odbicia. Made. Made. Tu po przebiciu tej linii trendu wzrostowego testowanie tej linii znowu mamy od dołu. Tutaj wszystko się dzieje trochę wolniej. Jest jeszcze sporo czasu na jakieś decyzje. Steam. Steam też tworzy się trójkąt. Omni. Jesteśmy w strefie trendu bocznego. Równie dobrze górą, jak i dołem możemy być. Nowa coin. Tutaj niestety kurs spada. Dać lekkie odbicie, ale potencjału na razie nie widzę większego w tym. Namecoin podobnie. Bitcoin również. Next. Next mamy dość spore odbicie. Coś z tego może być. Reasumując. Bitcoin spada. Znalazł się w korekcie. Reszta altcoinów w większości przypadków rośnie. Więc czy to jest dobre miejsce na wejście? Spójrzmy jeszcze raz na Eternum. Tak, patrząc na ten wykres, wygląda to dość dobrze. Ale zwróćmy uwagę na to, o czym mówiłem wczoraj. Że kurs już testował ostatnie szczyty lokalne. Przebijał je i wracał, przebijał, wracał, przebijał, wracał. W tym momencie odbił się ładnie od linii trendu wzrostowego. Choć knot dolny przebił tą linię. Wygląda to dość ciekawie. Ale patrząc na historię, że nie było siły na wyjście górą, tutaj bym nie stawiał jednak wszystkiego na jedną kartę, że na pewno tym razem kurs wyjdzie górą. Równie dobrze może się po raz kolejny odbić od ostatnich szczytów i zacząć spadać. Dlatego w tym momencie wstrzymał jeszcze bym się z decyzjami, choć powiedzmy tutaj już tak to dobrze nie wygląda, choć jak na Ethereum wygląda to całkiem ciekawie. Bo to, że dziś wygląda na to, że jesteśmy w korekcie na Bitcoinie, to jest dopiero początek dnia. Siła byków jeszcze może tutaj przeważyć i świeczka dzisiejsza może się skończyć na zielono. Albo możemy mieć bardzo szybką korektę tylko dzisiaj i kurs wróci do wzrostów, co może spowodować, że altcoiny znowu zaczną spadać lub też kurs może, spadki mogą przyspieszyć na Bitcoinie i po wcześniejszym odreagowaniu na altcoinach kurs tam również może zacząć spadać, czyli Bitcoin może pociągnąć za sobą resztę kryptowalut. Jeżeli korekta byłaby dość mocna i głęboka, wtedy może wystąpić panika na rynku i wtedy już każdy sprzedaje nie z jakimś planem, że tutaj jest dobre miejsce, tylko w popłochu, żeby nie być tym ostatnim, który gasi światło. Dlatego na razie bym się wstrzymał z jakimiś większymi decyzjami, pomimo tego, że na Bitcoinie wygląda, że rozpoczynamy korektę. Mamy tutaj kilka linii wsparcia, które spokojnie mogą zostać przebite i kurs może się odbić od tej linii. Na kryptowalutach pozostałych mamy na niektórych ładne odbicia od linii wsparcia, co sugeruje, że możemy pójść ładnie w górę, ale zakres ruchu w górę nie jest za duży tak naprawdę. Dzisiejszy dzień może być kluczowy, czy te odbicia wytrzymają i kurs będzie szedł dalej w górę, czy korekta na Bitcoinie będzie się powiększała. Zobaczymy jutro, jak to będzie wyglądało. Na dzisiaj to tyle, dziękuję i do usłyszenia.